Okej, okay. łyczek smacznej kawusi. I możemy rozpoczynać lekcję. Szóste klasy witam bardzo gorąco na kolejnym filmiku z lekcją historii. Tym razem zajęcia dosyć nietypowe, bo mamy powtórzenie wiadomości z rozdziału piątego. Ktoś mógłby zapytać, po co w ogóle taka lekcja? Po co coś podsumowywać, skoro pewnie nie będzie sprawdzianu? No nie, to prawda, ale załączę Wam dzisiaj prawdopodobnie wieczorkiem na classroomie quiz dosyć trudny, obszerny, bo składający się z 16 pytań. I myślę, że dobrze by było, gdybyście do tego quizu się nieźle przygotowali, bo. Quiz obok tego zadania związanego z odpowiedziami na pytania z tekstu źródłowego będzie brany pod uwagę przeze mnie, kiedy będę wystawiał drugą ocenę z, za pracę zdalną. Dlatego warto, żeby ten quiz Wam poszedł dobrze, a na tym filmiku ja postaram Wam się pokazać, yy, no, na co zwrócić szczególną uwagę podczas nauki. Będziecie mogli wykorzystać podręcznik, zeszyt, ale też filmiki, które dla Was nagrywałem. Oczywiście chętni mogą sobie zapisać temat w zeszycie. Podsumowanie wiadomości z rozdziału 5. Ten rozdział nazywa się Upadek Rzeczypospolitej. Pięć temacików yy, zawiera w podręczniku, możecie się z tym zapoznać. Filmiki też są wszystkie z, z, nagrane dotyczące tych tematów, także spokojnie dacie radę na pewno się jakoś gruntownie do tego przygotować. Ja myślę, że dobrze by było, gdybyście mieli zeszyty otwarte i podręczniki, tak abyście sobie mogli coś zanotować ważnego, jak ja będę mówił, gdzie zajrzeć, na co zwrócić bardziej uwagę, albo zaznaczyć ołówkiem. W podręczniku, i podręczniki też proszę otworzyć najlepiej na stronie 152. bo tam znajduje się pierwszy temat z tego rozdziału, a więc rzecz pospolita, pod rządami wettinów. Pozwólcie kochani, że ja będę się tutaj posługiwał dzisiaj podręcznikiem, no żeby rzucić okiem na to, co tutaj się dzieje i pod kątem quizu, który już jest zrobiony przeze mnie, ale jeszcze nie wrzucony na Classrooma. Powiedzieć wam na co zwrócić uwagę podczas nauki. A więc, tak, na pewno jak będziecie mieli ten temat do przerobienia rzecz Rzeczpospolita pod rządami Wettinów, myślę, że warto tutaj sobie zwrócić uwagę na jedną datę, która jest na osi czasu nad tematem. Poza tym, ten, ten akapit Początki Panowania Augusta Mocnego to tu szczególnie by mnie interesowały takie informacje, z jakiej w ogóle dynastii pochodzili przedstawiciele ee, dynast, no, z dynastii Wettinów, to już się zamotałem troszeczkę ale dobra e, może nie z jakiej dynastii, tylko z jakiego państwa wywodzili się przedstawiciele właśnie dynastii Wettinów, czyli August II jego syn August III. Dalej Warto, żebyście co nieco wiedzieli o Sejmie Niemym, który się, o którym więcej na stronie 153. Oraz, yy, jak będziecie czytać yy, ten podrozdział Początek ingerencji Rosji w sprawy polskie, warto wiedzieć, które państwa opowiadały się za którymi politykami w czasie walki o tron Polski. Pamiętacie to powiedzenie na pewno od sasa do lasa? i szlachta się zastanawiała, czy poprzeć Leszczyńskiego, czy Augusta Mocnego, ale też państwa zagraniczne się tutaj wmieszały w te walki o trąb Polski i warto wiedzieć, kto na przykład popierał Augusta Mocnego, a kto Stanisława Leszczyńskiego. No, dalej myślę, że można sobie też co, co nieco przeczytać o. Rządach Augusta III, jak one wyglądały konkretnie. Jeżeli chodzi o ten temat, to wydaje mi się, że już dalej niczego nie trzeba zagłębiać. Strona 158, pierwszy rozbiór polski. No w tym temacie na pewno troszkę informacji będzie. Warto rzucić sobie okiem na daty, które znajdują się tradycyjnie na osi czasu nad tematem. I od razu z pierwszej strony tematu warto wiedzieć, yy, kto został następcą Augusta III Sasa na tronie polskim i przy czyjej pomocy ten polityk uzyskał tron polski. Dalej strona 159. To Konfederacja Barska też proszę sobie o tym przeczytać. Odsyłam Was też do filmiku. Związanego z tą lekcją. Ja tam powiedziałem, kogo podczas tej, w czasie tej konfederacji szlachta porwała kogo ważnego. I warto, żeby to wiedzieć, może się przyda Wam taka wiedza do czegoś. Strona 160, tragedia pierwszego rozbioru to można sobie też przejrzeć ten tekstik, tak samo mapę. I wydaje mi się, że już ten temat yy, możemy zamknąć. Dalej nie trzeba sobie niczego czytać, zaglądać. Strona 163. Tam mamy temat kultura polskiego oświecenia. Pierwsza strona w tym temacie myślę, że nie jest nam za bardzo potrzebna do niczego, ale już kolejna, 164. To tutaj przeczytajcie przede wszystkim ten. Pod rozdział Król Mecenas. Kilka pytań związanych właśnie z tym tekstikiem będzie na pewno na quizie, więc warto żebyście zgłębili wiedzę. Na stronie 165 też sobie możecie popatrzeć na te i na 166, na te zabytki związane z architekturą klasycyzmu, który to styl architektoniczny był przecież e, wiodący. W epoce oświecenia, i też odsyłam was do filmiku o oświeceniu w Polsce. Tam są zdjęcia różnych zabytków, rzeźb, wnętrz. Warto to sobie przypomnieć, bo na quizie coś z tego na pewno będzie. I myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Na stronie 169 Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. To tu na pewno daty. Bardzo proszę, żeby też sobie ogarnąć je. Mamy tekst reformy Sejmu Wielkiego na 169 stronie. Co nieco wiedzieć o tym Sejmie, właśnie jakie były jego reformy, dlaczego nazwano go Sejmem Wielkim, ile lat trwał. Taka wiedza może być sprawdzana na quizie. Strona 170 to uchwalenie Konstytucji 3 maja też znać datę i postanowienia najważniejsze. One zostały na pewno też na filmiku przedstawione o tej lekcji, i macie tam taką ilustrację poniżej obraz Jana Matejki. Wiedzieć co nieco na ten temat, poczytać sobie o nim. Jest tutaj ładnie opisane, kto się znajduje, gdzie na tym obrazie. I czego obraz dotyczy? Strona 171 Konfederacja Targowicka i wojna polsko-rosyjska. To tego nie trzeba. 172 Drugi rozbiór polski. To myślę, że warto sobie to przejrzeć, wiedzieć jakie państwa brały udział w tym rozbiorze, kiedy on miał miejsce i na mapę przyjrzeć się na mapie, które to ziemie Rzeczypospolitej zostały. Odebrane. No i ostatni temat Powstanie Kościuszkowskie i trzeci Rozbiór Polski. Ten tekst, Wybuch Powstania Kościuszkowskiego, warto przeczytać jak najbardziej. Hmm, zapoznać się z wizerunkiem naczelnika tego powstania, czyli Tadeusza Kościuszki. Też możecie sobie odtworzyć filmik z tej lekcji, też tam więcej jest ilustracji. Yy, przedstawiających kościuszkę, początek powstania. Ten tekst warto sobie przeczytać. Tutaj takie pogrubione są yy, wyrazy: to zwrócić na nie uwagę. One się mogą pojawić na quizie. 176 strona panorama racławicka, też można o tym przeczytać można zajrzeć do filmiku i fragment o panoramie racławickiej czy bitwie pod racławicami sobie e, przypomnieć w tym filmiku. Przebieg i upadek powstania. Też można na to zajrzeć. I strona 178, utrata niepodległości przez Polskę. To przeczytać ten tekst i tabelka, która jest poniżej, przyczyny rozbiorów Polski zwrócić Konkretnie, uwagę na wewnętrzne przyczyny i zewnętrzne przyczyny rozbiorów Polski, czym one się różniły, żebyście potrafili je odpowiednio sklasyfikować. Tyle, kochani. Reasumując, zaglądać do zeszytu, zaglądać do tego, co wrzucałem na classrooma. Filmiki są do Waszej dyspozycji. Podręcznik. Będziecie mieli sporo czasu na zrobienie tego quizu. Do następnego tygodnia, ale jak ktoś się pośpieszy, kto, ktoś ambitnie podejdzie do zadania, to może jeszcze przed majówką ja sprawdzę, wstawię ocenę do dziennika. Przypominam, na kolejną ocenę z nauczania zdanego składa się zadanie, w którym odpowiadacie na pytania z tekstu źródłowego, oraz właśnie ten quiz, który jeszcze dzisiaj zostanie załączony. Na Classrooma Kochani, żegnam się z Wami łyczkiem kawy. Dalej jest tak dobre jak kilka minut temu. Pozdrawiam Was. Nie będzie już lekcji przed majówką. Dlatego życzę Wam spokojnego wypoczynku, nie robić zadań przez weekend majowy. Pogoda. Ma być kiepska, to może będzie czas na jakieś lektury, seriale. Spędźcie ten czas naprawdę miło i sympatycznie. I widzimy się po majówce. Hejo.